Cześć, witam serdecznie w dzisiejszej transmisji live. Dzisiaj będzie o narzędziu do automatyzacji wpisów do mediów społecznościowych. Kiedyś pytałam się was, taką ankietę nawet zrobiłam, czy chcielibyście się dowiedzieć o takim narzędziu, i do wyboru też było narzędzie do mm, edycji montażu filmów wideo, i wówczas wygrało tamto narzędzie, ale nadszedł teraz czas. Na pokazanie Wam narzędzia do automatyzacji i jak taka automatyzacja wygląda. Także pokazuję to na przykładzie jednego narzędzia, i oczywiście możecie później użyć też innych narzędzi. Jeżeli chcielibyście poznać inne programy do automatyzacji, to do tej transmisji jest ustawiony bot. I wystarczy, że w komentarzu wpiszecie słowo automatyzacja i powinniście otrzymać dalsze instrukcje w Messengerze, czyli tam po prostu jeszcze raz wpiszecie słowo automatyzacja, bo od Was o to poprosi, i wtedy będzie już wyświetlony link, który możecie pobrać. I właśnie to jest taka lista innych programów do automatyzacji. Lubomira pozdrawia z Hagen. Cześć, Lubomiro! Aleksander hura jest Agata. No właśnie, tak jak mówię, przepraszam za to późnienie, bo dzisiaj jeszcze mam parę rzeczy też umówionych spotkań online przez internet, no i ten brak internetu mnie troszeczkę zdenerwował na początku. E Renata pisze, że jest OK, czyli słychać. Ewa pisze bardzo dobrze słychać. OK. O, Lucyna dołączyła. Cześć Lucynko, witam. Jak Lubemira już pisze, to sprawdź Lubemiro, czy bot działa, bo ja to tak wszystko na szybko ustawiałam przed tą transmisją, bo tak jak mówię, nie mogłam wcześniej na spokojnie tego zrobić z powodu braku internetu. I wiecie, teraz bez internetu, to jak bez ręki, po prostu człowiek nic nie może zrobić. OK, i słuchajcie, program, o którym dzisiaj mowa, to jest program Buffer. I ja teraz jestem, mm, jestem tutaj w oknie głównym tego programu, zaraz się pomniejszę, żebym tutaj Wam nie zasłaniała. I na razie, o, bot działa, tak, mi super, dzięki, bo wiecie co, jak tak na szybko się ustawia, to różnie może być. I w tym programie, ja teraz jestem w takim trybie incognito, ponieważ ja tam już jestem zalogowana, żeby pokazać Wam funkcje różne, to muszę być zalogowana, ale chciałam Wam pokazać stronę główną i tutaj jak widzicie, macie na tych ikonkach media społecznościowe, do których można robić takie automatyczne wpisy, więc troszeczkę tego jest i jeżeli przejdziemy dalej... To program działa w wersji darmowej, oczywiście ograniczonej i oczywiście są też wersje płatne. Możecie się tutaj zapoznać dokładnie, co można tutaj zrobić w tym programie, ale ja przejdę teraz do cennika i tu Wam chciałam pokazać, co jest w tej wersji darmowej. W wersji darmowej możemy podłączyć trzy konta i tu tak najedziecie na ten znak zapytania, to macie dokładniejsze wytłumaczenie i możemy zaplanować 10 postów w kolejce. Także no nie jest to niestety dużo na jedno konto. Nie jest to dużo. W takiej wersji płatnej, tej najtańszej, to jest 100 postów, i tutaj są wymienione kanały, w których te posty będą publikowane. Jak widzicie, w tej wersji darmowej tych kanałów też jest mniej. A w tych pozostałych jest ich więcej. I tutaj później, co jeszcze działa? Działa taki dodatek do przeglądarki, to wam też potem pokażę. I są też do tego programu aplikacje mobilne na iOS i na Androida. I możecie zarządzać z poziomu aplikacji mobilnych. I tak samo możecie zarządzać tutaj z poziomu przeglądarki i jeszcze tutaj ma taki skracacz linków no i w zasadzie na tym koniec tej wersji darmowej, ale proponuję od tego zacząć i ja obecnie tego programu nie używam, natomiast wcześniej go używałam i powiem wam, że jest on całkiem fajny moim zdaniem, dlatego go wybrałam, a przede wszystkim jest prosty, prosty i łatwo się w nim posługiwać, bo niektóre te programy do automatyzacji są tak skomplikowane, że naprawdę można się tam pogubić o co chodzi twórcom i teraz już przejdziemy, słuchajcie, do strony głównej, jestem teraz już w programie, czyli w środku, jestem zalogowana. I podłączam konta. Jeżeli chcę podłączyć konto, to tutaj mam account, czyli konta. Klikam na ten plusik i wybieram, które konto chcę podłączyć. I zobaczcie, jeżeli jest Facebook czy LinkedIn, to oprócz naszej strony firmowej możemy też na przykład podłączyć grupę, czy podłączyć profil. I na Facebooku też mamy taką opcję podłączania profilu osobistego. Jeżeli chodzi o Pinteresta, to występuje on w takiej siedmiodniowej wersji próbnej. Tak jak mówiłam, jest limit trzech kont. Jeżeli byście chcieli, Chcieli podłączyć nowe konto, ponieważ ja teraz mam trzy konta już podłączone, to jakieś konto trzeba by usunąć albo po prostu można je albo usunąć, czyli remove, albo reconnect, czyli odłączyć. Czyli można odłączyć nie usuwając, a jak już nie chcecie korzystać z niego, to po prostu usunąć. Na początku, co warto zrobić? Warto sobie na pewno wejść do My Account, czyli ustawienia mojego konta. I tutaj oczywiście macie różne ustawienia, i to, co Wam polecam, to jest czas i data, czyli domyślnie to jest czas 12-godzinny, warto sobie przejść na ten 24-godzinny. Przynajmniej ja takim operuję. I tutaj, od kiedy ma się zacząć nasz tydzień, czy od niedzieli. Czy od poniedziałku. To później jest przydatne przy planowaniu i w harmonogramie. Także ja wolę, kiedy tydzień zaczyna się od poniedziałku, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni. I to w sumie tyle z tych ustawień. Resztę możecie sobie przejrzeć. Wracamy do tablicy głównej, i jeżeli chcemy teraz umieścić jakiś wpis, chcę coś dodać, czyli klikam po prostu i wpisuję. I na przykład wpiszę test. Test 1. Nie jest to zbyt oryginalnie, ale będzie tak. Test 1 i teraz to możemy zrobić. Możemy dodać tutaj obrazek, czyli zdjęcie albo wideo. I możemy dodać do kolejki od razu, możemy udostępnić, albo możemy zaplanować. Czyli w sumie są trzy takie opcje do wyboru. Share now, czyli udostępnij od razu, czyli post od razu, ten wpis od razu zostanie opublikowany. Jeżeli wejdziemy do schedule, czyli planowania, kiedy on ma zostać opublikowany, to jest kalendarz i możemy tutaj wybrać do przodu oczywiście jakąś datę i godzinę. Także to jest takie planowanie ręczne, ustawianie ręcznej daty. I godziny każdego postu, ale możemy też dodać do kolejki. Jeżeli dodamy do kolejki, to ten post, on tutaj jest, widzicie test jeden, został dodany do kolejki i zaraz wam pokażę, co to jest ta kolejka i jak to wygląda. Natomiast jeszcze wracając do tworzenia postów, co możemy zrobić, bo w tym momencie wybrałam moją stronę firmową, czyli fanpage. Ale jeżeli chciałabym ten sam wpis opublikować w innych mediach społecznościowych, to mogę wybrać jeszcze konto na Instagramie albo na przykład na Twitterze, bo akurat te trzy konta mam podłączone. I co mogę zrobić? Mogę ten sam wpis opublikować na tych trzech kanałach, ale mogę go też zmienić. Czyli klikając na dane konto, na przykład na Instagram, mogę tutaj dodać inny obrazek. Jeżeli bym dodała obrazek, może wejdziemy tutaj zaraz wam to pokażę Edit. Jeżeli mam tutaj zdjęcie z obrazkiem i. Aha, tutaj już tego nie zrobię, wiecie co? Bo bo tutaj już mam to edytowane, znaczy już mam zapisane. No to nic, pokażę Wam w ten sposób. Jeżeli tutaj dodałabym obrazek, to później przełączając się na inne konto, domyślnie też jest proponowany ten sam obrazek albo to samo wideo, ale on jest w propozycjach, czyli mogę wybrać, ten sam plik, ale mogę też umieścić inny. I to jest fajne, bo możecie robić różne warianty tego samego wpisu, tak żeby to samo się wszędzie nie publikowało. I oczywiście możemy też później dodać do kolejki albo ustawić odrębne planowanie dla każdego kanału. I tutaj mamy Customize each network, czyli osobno dla każdego kanału, dla każdej sieci społecznościowej. Czyli jak widzicie, teraz mam te wszystkie trzy sieci dodane i klikając tutaj po prostu powiedzmy, że coś wpiszę teraz test 3, widzę, że mam Caps Locka włączonego i wpisując taki test 3, tutaj mogę osobno wpisać inne wpisy i po prostu dodać inne obrazki, czy też inne wideo. Można też, na przykład, jeżeli chodzi o Instagrama, można też dodać lokalizację. Także to tyle, jeżeli chodzi o takie właśnie planowanie tutaj. Następnie wchodząc w dane konto, mamy już wyświetloną kolejkę. I zaraz Wam pokażę, jak tą kolejkę się ustawia. Tu akurat nic nie mam. Także mam tutaj, bo mam taki wybrany firmowy fanpage, żebym sobie na tym moim nie robiła bałaganu. I mam tutaj w tym momencie zaplanowane trzy wpisy. Czyli pierwszy wpis tutaj, czyli dzisiaj. I mam podaną godzinę. I na jutro są zaplanowane dwa kolejne wpisy. I też o różnych dwóch godzinach. Jak widzicie, albo może nie widzicie, bo to jest małe, druga godzina się powtarza. I teraz, co ja mogę dalej zrobić? Dalej mogę, tutaj jeżeli chodzi o posty, to są te posty, które się już ukazały, czyli ten był zaplanowany, którym się tutaj już opublikował wcześniej. Wchodząc w ustawienia, możemy sobie zaplanować nasz ten system kolejkowy. O, może tak to nazwę. Czyli teraz są ustawienia i Wybieram konto, którego ma to dotyczyć, i w tym momencie mam wybrany mój fanpage. I zobaczcie, tutaj mam rozpisane dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, bo tak sobie ustawiłam od poniedziałku, i również mam dodane godziny. I te godziny oczywiście ustawiam sobie sama, czyli mogę tutaj na przykład usunąć daną godzinę, jak mi się nie podoba, albo mogę tutaj nanieść nową porę. Czyli wybieram, czy to ma być każdego dnia, czy weekendy, czy konkretny dzień. Powiedzmy, że wybiorę na przykład niedzielę i dodam sobie w niedzielę, mam 2 godziny. Ja tych godzin nie chcę, ale chciałabym dodać na przykład w niedzielę godzinę 11 i teraz. Ta pora mi się tutaj w niedzielę pojawiła. Czyli w ten sposób planujecie sobie taką kolejkę dni i godzin, kiedy te publikacje mają się pojawiać, i dodając kolejne posty, tam gdzie Wam pokazywałam na początku, te posty po prostu zaczną się automatycznie w tej kolejce pojawiać. Czyli wtedy, kiedy dodajecie, następna, one się dodają do następnej godziny publikacji. I tak wygląda cała kolejka, i tak samo jest na innych mediach społecznościowych. Również możecie sobie tutaj precyzyjnie ustawić, czy to są te same godziny, czy na przykład inne, i w jakie dni tygodnia. I możemy też turn off, czyli wyłączyć jakiś dzień tygodnia. Na przykład w poniedziałki nie chcę publikować na Instagramie, więc tutaj go wyłączyłam. I tak tutaj robimy ze wszystkimi kątami. Ważne ustawienie jest takie, że na początku macie strefę czasową, więc warto wybrać swoją strefę czasową, żeby nie był to jakiś inny czas. I teraz wracając do tej naszej kolejki, czyli musimy tutaj się cofnąć. Q, to jest ta kolejka. Jeżeli już mamy to zaplanowane, to oczywiście też możemy jeszcze dokonywać zmian, czyli możemy na przykład wejść do edycji i edytować taki post, czyli zmienić zdjęcie albo wideo, albo też zmienić opis, można dodawać emotikonki. I mamy tutaj datę pokazaną, myślę, że to widać dobrze. Mamy tutaj pokazaną datę i godzinę i wchodząc w edycję możemy to zmienić. Czyli jeżeli stwierdzimy, że jednak ta pora nam nie pasuje, to jest możliwość takiej zmiany, to nie jest ostateczne. Że już jest ten post w kolejce i nic więcej z tym nie możemy zrobić. To, co mi się jeszcze podoba, jeżeli mamy taką kolejkę i później ją sobie przeglądamy i stwierdzimy, że na przykład chcemy jakiś post opublikować w innym terminie, czyli zmienić kolejność tej kolejki, to zobaczcie, chwytając tutaj zadany post, przeciągamy go i w tym momencie zmieniamy układ kolejki. No i słuchajcie moi drodzy, to chyba tyle w skrócie, patrzę jeszcze na Wasze komentarze. Co jeszcze można tutaj zrobić fajnego? To chyba Wam wszystko powiedziałam. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, jeżeli mamy posty, które się już opublikowały, na przykład ten, opublikowałam wcześniej, oczywiście to są przykładowe posty, tak jak mówię, bo mam przykładowy fanpage, to jeżeli chciałabym powtórzyć jego publikację, to wystarczy, że chwycę tutaj i na przykład wrzucę go z powrotem do kolejki. I teraz zobaczymy, czy on nam się pokazał. Q4, tak, bo było 3, a teraz 4. I zobaczcie, pojawił się on z powrotem w kolejce. Oczywiście na samym dole, bo tak jak mówię, po kolei te posty wskakują według harmonogramu, który sobie ustawiliśmy. I co więcej, post opublikowany niekoniecznie muszę wrzucać, na przykład, jeżeli ten post był na Facebooku i chciałabym go. Ponownie opublikować, to niekoniecznie muszę znowuż to robić na Facebooku. Mogę wybrać sobie na przykład Instagram albo Twitter. I zobaczymy teraz, czy to się pokaże. Tu mamy Q, Twitter i pokazał się ten post zaplanowany do publikacji na Twitterze. Czyli to też jest bardzo fajna opcja. Jak widać, możemy sobie te posty, na przykład publikujecie w poniedziałek jeden post na fanpage'u, a w środę udostępniacie ten sam post na przykład na Instagramie czy na Twitterze. Albo dopiero w piątek. Także to też widzicie, jak ułatwia nam pracę, ponieważ automatycznie przesuwając tylko, przeciągając te posty, od razu trafiają one na kolejny kanał społecznościowy. I słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie pytania odnośnie tej aplikacji, to pytajcie teraz. I tak jak mówię, jest dostępna wersja desktopowa, czyli na komputer, i jeszcze jest dostępna aplikacja mobilna, to jest na iOS i na Androida. I jeszcze jeżeli. Widzicie co ja tutaj sobie coś na przykład napiszę. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Na przykład wejdziemy do Onetu i wejdziemy sobie do jakiegoś artykułu. No może ten pierwszy wybierzemy. Czyli mam jakiś artykuł i jeżeli zainstalujecie sobie w przeglądarce Chrome dodatek, buffer to tutaj teraz z tego nie zobaczycie, bo to mam troszeczkę mm, przysłonięte, ale teraz chyba widać. To klikając na to rozszerzenie, pojawia mi się możliwość od razu dodania danego artykułu do kolejki. Czyli te moje trzy konta pojawiły się, które sobie dodałam. I tutaj jak widzicie od razu nawet są tytuły, tak, tytuł jest na Instagramie, na Twitterze, natomiast na Facebooku jest udostępniony artykuł i oczywiście jeżeli chcę to mogę dodać jeszcze opis. I co więcej, przykładowo jest oczywiście wybrane automatycznie zdjęcie, ale mogę replace link attachment with image or video, czyli mogę zastąpić ten obrazek na przykład jakimś innym swoim, prawda, to może być inne zdjęcie albo wideo. Także oprócz tego, że to jest automatycznie, tutaj te dane są zasysane z przeglądarki z danego artykułu, to jeszcze mogę, o, tutaj na przykład, jeżeli chodzi o Instagram, zobaczcie, to mam pierwsze zdjęcie z wybrane, czy nie, żadnego nie ma nawet wybranego. Najeżdżając na dane zdjęcie, mogę wybrać, które chcę zdjęcie do Instagrama. Na przykład wybiorę to, czyli mam sugerowane media, czyli tu na przykład wtedy będę miała na Facebooku link do tego artykułu z takim zdjęciem, Tutaj są takie małe na podglądzie pokazane, a na Instagramie będę miała inne zdjęcie. A na Twitterze z kolei mam też inaczej, prawda? I też mogę sobie tutaj wybrać obrazek. Także to też jest fajna opcja i zobaczcie, jak to bardzo skraca czas, prawda? Bo od razu cały artykuł mamy gotowy i w zasadzie tylko możemy kliknąć to udostępnianie i na przykład sobie wybrać też różne zdjęcia, żeby to nie było, tak jak mówię, na każdym kanale to samo. Patrzę teraz na Wasze komentarze. Iwona, spóźniłam się, nie widzę, jaka to nazwa aplikacji Buffer. Iwono, to jest nazwa Buffer i w tytule tej transmisji też jest ta aplikacja wymieniona i w opisie. Piotr, jeżeli chodzi o Facebooka, to dotyczy to tylko fanpage czy profilu prywatnego też. Ja widziałam, że profilu prywatnego też, wiesz, więc musisz sobie sprawdzić, bo tak jak mówię, przy tym koncie darmowym są też ograniczenia. Ja tam miałam profil prywatny, natomiast musiałbyś sobie to jeszcze sprawdzić. I tak, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, słuchajcie, to pytajcie, bo tak jak mówię, to tyle o tym programie, także jest on bardzo fajny, bardzo łatwy moim zdaniem, pokazałam Wam takie główne funkcje, łatwo się planuje, łatwo się zarządza. No oczywiście ta wersja darmowa posiada ograniczenia, jak już mówiłam na początku i słuchajcie, tak jak mówię, kto jeszcze dołączył teraz albo ogląda później powtórkę, to jest uruchomiony bot, który działa, bo mira sprawdziła, dziękuję bardzo. I do tego bota jest taka checklista w, później w Messengerze. Jeżeli napiszecie w tej transmisji słowo automatyzacja, to w Messengerze będziecie mogli odebrać listę z pozostałymi programami do automatyzacji wpisów do mediów społecznościowych. A jeszcze na koniec chciałam Was serdecznie zaprosić na drugą edycję moich autorskich warsztatów z Facebooka, a dokładnie ze skutecznego prowadzenia fanpage'a. Podkręć swój fanpage na maksa. I druga edycja startuje w październiku, czyli już w poniedziałek, i potrwa od 1 października do 12 listopada, czyli 6 tygodni. Można się tutaj od razu zapisać, klikając w te migające guziczki, i macie dokładny opis. Nie jest to taki typowy kurs online, są to warsztaty w formule Mastermind. To znaczy, pracujemy razem w grupie, będziecie mieć codziennie albo co dwa dni nowe zadania i ćwiczenia do wykonania. Tak mniej więcej należy poświęcić około 15-30 minut na jedno zadanie. Jeżeli te zadania będą bardziej pracochłonne, to tak jak mówię, one będą wtedy publikowane co drugi dzień i oczywiście weekendy są wolne. W weekendy żadnych ćwiczeń nie ma, można ewentualnie nadrabiać zaległości, jeżeli ktoś by takie miał. I oprócz tego macie oczywiście taką dostęp do platformy zamkniętej. Dostęp jest non-stop cały czas przez rok czasu od momentu dołączenia i na tej platformie są wszystkie materiały, czyli i te materiały, które są w formie PDF. F do pobrania są różne opracowania, różne ćwiczenia. Sam audyt fanpage'a, który ja tutaj przeprowadzałam z kursantami, to są pełne takie cztery strony A4, także jest tego sporo. Później też macie kolejne materiały w już w formie wideo, czyli będą to materiały dotyczące tworzenia grafik i tworzenia wideo, filmów do mediów społecznościowych, to znaczy głównie do Facebooka, oczywiście, ale słuchajcie, no to możecie wykorzystać nie tylko na Facebooku, bo wiadomo, że sposób pracy jest podobny, różnią się tylko czasami format. I oczywiście przejdziemy też przez etapy tworzenia cover video, cover foto. Są moje takie specjalne autorskie szablony, które Opracowałam do tego, aby łatwiej Wam się pracowało i aby później te Wasze materiały, to co stworzycie, wyświetlało się poprawnie, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na telefonach. Znaczy, na urządzeniach mobilnych i w komputerze. I słuchajcie, tutaj są po kolei omówione Wasze korzyści, to co wyniesiecie z tych warsztatów i czego się nauczycie. Tutaj po kolei jeszcze jest cały plan przedstawiony. Generalnie są cztery moduły. I do każdego modułu jest też spotkanie live na żywo, i to spotkanie odbywa się na takiej platformie Zoom. I ja chyba kolejną transmisję zrobię o tej platformie Zoom, właśnie, bo ona jest bardzo fajna i chciałam Wam ją pokazać. To jest platforma do telekonferencji. Ja z niej korzystam już dosyć długo, no i teraz powiem Wam, że non-stop z niej korzystam. Ona jest taka dosyć stabilna w porównaniu na przykład do aplikacji Skype, która lubiła się zawieszać. I tak jak mówię, każdy moduł posiada jedno takie spotkanie live na którym się widzimy. Słyszymy. Oczywiście, jak ktoś nie chce, to można sobie kamerkę wyłączyć czy też mikrofon, i ktoś może być tylko takim niemym obserwatorem, <grym> także nie jest to obowiązek, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam, ponieważ wtedy jest inny kontakt i po prostu nie musicie też pisać pytań, chociaż możecie, bo jest też czat oczywiście dostępny, ale od razu można rozmawiać, widząc się i słysząc, także to jest bardzo wygodne. I tak jak powiedziałam, pierwszy moduł to jest konfiguracja i planowanie treści na fanpage'u, czyli tworzenie całego konceptu, całego pomysłu na swój, na swój fanpage, określanie grupy docelowej, planowanie wpisów, tworzenie kalendarza treści na sam koniec, jakby ten moduł kończycie takim utworzonym kalendarzem treści na przyszły miesiąc i oczywiście pierwszy live to jest audyt fanpage'a, taki dokładny sobie przeprowadzamy. Drugi moduł to jest tworzenie grafik i pokazuję Wam różne metody, jak te grafiki można tworzyć, jakie są w ogóle dostępne opcje na samym Facebooku, Ponieważ dużo osób nie wykorzystuje możliwości Facebooka, a tam naprawdę jest wiele możliwości, tylko trzeba je poznać. Także nawet nie musicie korzystać koniecznie z takich zewnętrznych narzędzi. Możecie dużo rzeczy zrobić bezpośrednio na Facebooku. Ja wam pokazuję co, gdzie i jak, ale oczywiście pokazuję też narzędzia zewnętrzne, z których warto korzystać. Staram się głównie pokazywać narzędzia darmowe, ale wspominam też o opcjach płatnych, ponieważ oczywiście te płatne dają więcej możliwości, ale głównie lekcje są pokazane, i kręcone tutoriale w takich narzędziach darmowych, aby każdy miał do tego dostęp i pokazuje też posty specjalne jak tworzyć, to są takie posty na przykład 3D, także takie nowości różne, które też bardzo mało osób czy też firm wykorzystuje i live, jak tworzyć grafiki na Facebooka dokładnie później sobie tutaj omawiamy, jak się za to zabrać moduł trzeci to jest wideo, czyli wideo i transmisje live i uczymy się tutaj tworzyć wideo na Facebooku i też przeprowadzać transmisję live. Czyli jest taka grupa, w której możecie trenować, grupa oczywiście zamknięta, i tam ja będę was zachęcała do robienia takich transmisji live. I oczywiście pokazuję wam też narzędzia, z jakich możecie korzystać, zewnętrzne, ponieważ ja na przykład, tak jak teraz robię te moje transmisje, korzystam cały czas z darmowego programu OBS, który jest świetnym programem, tylko trzeba go prawidłowo skonfigurować, żeby to wszystko działało. Ale on udostępnia, znaczy ma takie właśnie możliwości udostępniania ekranu, to co ja robię, pokazywania, siebie też wstawiania różnych nakładek i po prostu jeszcze jeszcze wiele wiele innych możliwości, których ja nawet sama nie wykorzystuję, ponieważ nie mam czasu, ale jak będę miała trochę czasu, wolnego to w końcu się za to zabiorę i przygotuję taką trochę myślę jeszcze ciekawszą transmisję. I do tego oczywiście jest też live, jak tworzyć transmisję live, czyli omawiamy, ja Wam też podpowiadam jaki sprzęt wykorzystać, bo o to też jest bardzo dużo pytań, czyli jakie, jaki mikrofon, jaką kamerkę, jakie światło, jak to wszystko poustawiać. czyli takie wszystkie te Techniczne rzeczy też sobie tutaj omawiamy. Na koniec jest analiza i promocja działań, czyli sprawdzamy statystyki, uczymy się, jak automatyzować publikacje, jeżeli chcemy, bo to nie jest oczywiście obowiązek, można robić to dalej ręcznie. I też jest promocja fanpage'a i pokazuję wam sposoby na promocję fanpage'a, zarówno organiczną, czyli Taką darmową, jak i płatną, czyli korzystanie z reklamy na Facebooku, czyli takie dwie opcje. I live do tego, jak czytać statystyki. I słuchajcie, też są bonusy, które już powoli znikają. Ten bonus, jak zbudować prostego bota w Messengerze, akurat już jest niedostępny, bo on był dostępny dla osób, które dołączyły wczoraj do godziny 24. Natomiast, co jeszcze macie dostępne, to Wam powiem od razu. Jest dostępny kolejny bonus to jest takie spotkanie na żywo, live masterclass. Jak jak ustawić pierwszą reklamę na Facebooku? I ja po kolei wszystko tłumaczę i pokazuję na ekranie, jak taką reklamę należy ustawić i jak się w ogóle za to zabrać, bo to, że wchodzicie od razu do menedżera reklam i ustawiacie, to jest jakby już kolejny etap. Najpierw sobie trzeba przygotować to wszystko. Ja to wszystko też wam pokazuję i tłumaczę. I słuchajcie, teraz chciałam jeszcze ogłosić specjalne bonusy, które się pojawią. Właśnie w tym momencie, będą to szablony grafik na Facebooka. Postanowiłam Wam pomóc, bo widzę, że z tym macie duży problem, i opracować przykładowe szablony grafik, które możecie u siebie wykorzystać. Czyli będzie to zestaw tak no maksymalnie 10 grafik, 10 pomysłów, może bardziej, tak? 10 pomysłów na grafiki, które możecie u siebie od razu zastosować. I oczywiście to nie jest tak, że tylko raz je wykorzystujecie, tylko potem możecie je powielać, zmieniając na przykład zdjęcie, zmieniając na przykład opis. Czyli takie od razu gotowe wytyczne, jak macie z tych grafik, jak w ogóle macie je tworzyć, jak macie z nich korzystać. I mogę też Wam jeszcze spersonalizować później niektóre elementy tych grafik, bo tam będą takie elementy dodatkowe. Osobne, które po prostu możecie na te grafiki nakładać, albo też nie, którymi możecie zarządzać, powiększać, je zmniejszać, to już zależy od waszej koncepcji i mogę Wam pomóc pod tym kątem, że te elementy mogę Wam kolorystycznie dopasować do waszej marki, czyli do koloru waszej marki. Także to jest taki bonus pierwszy i prawdopodobnie mówię, jeszcze będzie jeden bonus, ponieważ ja pokazuję, jak robić cover video, to tak sobie. Pomyślałam, że może taki szablon jeden opracuję właśnie do cover video, w też w takim darmowym programie, i osoby, które z tego darmowego programu będą korzystać, będą mogły ten szablon wykorzystać jako wzór i oczywiście wtedy tylko nanieść tam swoje materiały. I słuchajcie, także zapraszam Was serdecznie do dołączenia. Tutaj są ceny, teraz już cena jest wyższa, bo ponieważ do wczoraj była promocja, ale słuchajcie, postanowiłam jeszcze dzisiaj uruchomić do końca dnia tą promocję. Czyli jeden już bonus odpadł, bonus o otworzeniu bota, ale tak jak mówię, jest jeszcze ten bonus o reklamie na Facebooku i doszły bonusy, jeżeli chodzi o grafikę i o wideo, czyli szablony grafik i Szablon cover video na Facebooka i do końca dnia jeszcze raz uruchamiam tą promocję. Jakbyście byli zainteresowani, to serdecznie zapraszam. I tu są opinie uczestników poprzednich warsztatów, można się zapoznać. Myślę, że to osoby były zadowolone, bo jak widzicie, do dzisiaj tutaj komentują i i sobie chwalą. I słuchajcie, jeszcze patrzę na wasze komentarze, muszę trochę przewinąć. Karolina, czy pani lekcje? Karolino, po imieniu sobie mówimy w internecie, więc to pani zostawmy. Można obejrzeć również później, dzisiejsze i te wcześniejsze. Tak, Karolino, te transmisje, które są na Facebooku w tym cyklu 15 Minute Tools, one wszystkie są dostępne na moim fanpage'u w zakładce To się nazywa Wideo na żywo. Także wchodzisz do tej zakładki po lewej stronie, tam gdzie jest pasek zakładek, szukasz wideo na żywo, i tam one są wszystkie dostępne i są opisane mają takie plansze tytułowe i są opisane, jakiego programu dotyczą. Także można do tego wracać. Teraz patrzę, Lubomira, zoom super. Fajnie, Lubomiro, że się przekonałaś. Aleksander, o widzicie tutaj, uczestnik warsztatów poprzednich pisze, że ten kurs wymiata. Ja w północy odpaliłem od zera fanpage, który od razu zaczął pięknie funkcjonować. Aleksander przyznał się do tego, że pół roku. Podchodził do stworzenia swojego fanpage'a i jakoś to nie bardzo mu wychodziło, ale zdecydował się na warsztaty i na tych warsztatach ruszył pełną parą. Natomiast teraz prowadzi już grupę na Facebooku i słuchajcie, bardzo fajnie, grupa się bardzo fajnie angażuje, więc jeżeli macie, jeżeli wasze dzieci mają problemy z matematyką albo chcą się w tej dziedzinie rozwinąć, to uderzajcie do Aleksandra. Matematyka to proste, jeżeli się nie pomyliłam. Karolina. Pyta się, można wrócić do poprzednich szkoleń. Nie zawsze mogę być obecna o tej porze. Tak, Karolino, chodzi ci o te na Facebooku, o te live. Y. Tak, tak jak mówię, one są dostępne w tej zakładce wideo na żywo. Natomiast ja też mam kanał na YouTube. Jeżeli byście woleli na YouTube to oglądać, to jak najbardziej ja je później wrzucam na YouTube i one na tym YouTube są tak troszeczkę obrobione. To znaczy jest plansza tytułowa, plansza końcowa i czasami jakieś pomyłki są wycięte, także tam może trochę lepiej się nawet ogląda. Agnieszka, dołączyła Cześć Agnieszka, Aleksander. Tak, co nagrania, jest grupa zamknięta, kameralna. Tak, to na warsztatach, na warsztatach mamy osobną grupę do warsztatów, tak, żeby po prostu tam każdy swobodnie się czuł i mógł też swobodnie zadawać pytania i otrzymać oczywiście wsparcie, ponieważ ja w tej grupie jestem codziennie przez ten cały okres trwania warsztatów. Agnieszka. Fajna jest aplikacja Facebook Kre Creator do sprawdzania statystyk, mam ja, spełnia moje oczekiwania, ja też mam Agnieszko, właśnie zauważyłam, że ta aplikacja się pojawiła i bardzo tam jest to fajnie wszystko pokazane, tak przejrzyście, także widzicie z Facebookiem jest tak, że co chwila są zmiany, więc będę musiała zaraz dograć nowe materiały, ponieważ już od ostatnich warsztatów, które były w lipcu, czyli nie, nie tak dawno temu, już ostatnio doszło wiele zmian, także te osoby, które już brały udział w warsztatach, mają oczywiście dalej do nich dostęp i dostęp do tych wszystkich aktualizacji i do nowych lekcji, które też będą się pojawiały. To słuchajcie, moi drodzy, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to możecie pisać. Jeżeli oglądacie tą transmisję później, to też możecie zostawić komentarz, ponieważ ja później te komentarze również czytam. Mam o nich powiadomienia i do nich wracam. Dziękuję Wam bardzo za udział, także za tydzień prawdopodobnie będzie, podpowiem Wam już tutaj, teraz będzie program Zoom. Nie wiem, na ile mi się uda go pokazać, ponieważ no, najfajniej byłoby pokazać, jak się taką transmisję robi, ale ja kamerkę wykorzystuję już teraz do tej mojej transmisji. Także Wam wtedy nie mogę pokazać drugiej transmisji od środka, więc albo fragment nagram, albo pokażę po prostu z takich gotowych materiałów, którymi ta aplikacja dysponuje u siebie. O, fajnie, jak Wam się podobało, to zostawcie jakieś łapki i reakcje, żeby było fajnie. I cóż, spotykamy się w kolejnym tygodniu. A tak jak mówiłam, kto ma ochotę jeszcze dołączyć do warsztatów, to można dołączyć do 1 października. Bo pierwszego jest start, ale jeszcze pierwszego są otwarte do końca dnia zapisy. Także dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego weekendu. Agnieszka też dziękuję. Wow, jaka, jaka fala serduszek! Dziękuję bardzo. Karolina, super, ja również dziękuję. Bardzo fajnie, dziękuję Karolino. Miłego weekendu wam życzę. Słuchajcie, zastanówcie się nad warsztatami, bo myślę, że warto teraz dołączyć. W tym roku już nie będzie kolejnej edycji, jeżeli będzie to chyba dopiero na wiosnę albo nawet później, ponieważ mam też inne plany, które chcę realizować i prawdopodobnie teraz się zajmę takimi innymi planami, też o których oczywiście będziecie mieć zaraz powiadomienia i będą też informacje w grupie na Facebooku. Ewa, dziękuję, dziękuję bardzo. No to słuchajcie jeszcze raz. Miłego weekendu i na razie do zobaczenia.